Cześć, tu Ernest, a w tym filmiku odkryjemy sekrety najnowszych zwiastunów szóstego sezonu. Zapnijcie pasy i lecimy, bo jest mnóstwo nowości. Zacznijmy od zwiastuna numer 1. Pewnie już wiecie o tym, że Agatha Jones relacjonuje swoje podróże między światami w formie zapisów dźwiękowych. Wszystkie zawsze brzmiały na pozytywne, ale tym razem nie dzieje się dobrze, a agentowi Jonesemu puszczają nerwy. Posłuchajcie sami. Wpis... Ma to w ogóle sens? Po co nagrywać te wszystkie wpisy, jeśli i tak nie posłuchasz? Straciliśmy kontrolę nad punktem zerowym. Rozumiesz, co to znaczy? Pewnie nie, bo nie robisz nic! Poświęciłem reżimowi życie! Oddałem wszystko! I po co? Żeby siedzieć i patrzeć na koniec świata? To nie w naszym stylu. A przynajmniej nie w moim. Już nie. Krótko mówiąc, agent Jones powiedział, że ma zamiar wziąć sprawy w swoje ręce. Ponieważ na pewno nie będzie tylko stał i patrzył jak punkt zerowy, zmierza ku załamaniu rzeczywistości. Już na pierwszym zwiastunie piątego sezonu było widać, że leniwość nie jest w kolekcji cech agenta Jonesa, wziął się od razu do roboty, a teraz jest pod wpływem czystej woli i poświęci się, aby naprawić cały ten bajzel i uratować rzeczywistość. Nie podoba mu się to, jak urojony reżim, agencja wobec której jest tak lojalny, traktuje tą całą sytuację. Na zwiastunie są widoczne przybitki agenta Jonesa i jego migawek. Agent Jones ma za sobą szeregi misji na wyspie, więc biega po niej mnóstwo jego klonów. Dla niezorientowanych, za każdym razem, gdy ktoś przybywa do świata Fortnite przez punkt zerowy, tworzy się jego klon z wymazaną pamięcią, a misją agenta Jonesa w tym sezonie było powstrzymanie ucieczki tych migawek. Jest tutaj Jones i pierwszy, który miał sprawdzić, co się dzieje z punktem zerowym, Jones jest z bunkra, który jakimś sposobem przewidział przyszłość, oraz agent Jones przy telefonie ze zwiastuna piątego sezonu, czyli ten prawdziwy. Zauważcie, że ułamek tego ostatniego zdjęcia jest w odwrotnych kolorach, przez co wygląda mroczniej i może symbolizować, że coś w nim pękło. Dokładnie to samo stało się ze zdjęciem Jonesa z bunkra, a my już wiemy, że on jest pokręcony. Poza tym reszta tych fragmentów zdradza nam, czego możemy się spodziewać w szóstym sezonie. Najpierw wilki. Mogliście już u mnie usłyszeć o wycieku Tabora Hilla na temat wilków. Tabor Hill raz na jakiś czas przekazuje na swoim YouTubie trafne informacje o nadchodzących rzeczach do Fortnite. Jedną z nich były właśnie wilki, ale nie jako skiny, tylko zwierzęta do spotkania na wyspie. Więc tak, to mogą być takie nowe rekiny, tylko że na lądzie. Choć jest szansa na to, że do gry wejdą nowe, odświeżone wersje skinów wilkołaków z szóstego sezonu rozdziału pierwszego. A może to i to? Ja jednak byłbym za pierwszą opcją i już sobie wyobrażam, jak ktoś oswaja kilka takich wilków i dojeżdża kogoś bez maców. W grze już można wynająć jakąś postać, ujeżdżać rekina, więc czemu by nie oswoić wilka? To w końcu przodek najlepszego przyjaciela człowieka. Gdy skin Kratosa wszedł do sklepu, na krótkiej animacji był właśnie taki wilk, czy wilkołak. Tutaj akurat był w pojedynkę i agresywny, ale mam nadzieję, że się będzie dało je oswoić. W grze było już coś na wzór takiego zwierzęcego kompana. Pod koniec sezonu drugiego rozdziału drugiego, przez dosłownie kilka godzin w piszącej puszczy, można było napotkać grzybka, ale nie byle jakiego. Można było przy nim zatańczyć i wtedy zaczną z nami chodzić, nasleczyć. Wilk mógłby nie tylko atakować przeciwników, ale i ich wyczuwać, zdradzając nam przy tym lokację przeciwników w pobliżu. Tak przy okazji przekażę, że Mark Rain, współzałożyciel Epic Games, dał nam znać, że przymiotnik, którego użyłby do opisania sezonu szóstego, to dziki. Co podpowiada nam, że motyw tych dzikich zwierząt i ogólnie dzikości może sięgać poza sam karnet bojowy. Mam tu na myśli właśnie agresywne, ale oswajalne zwierzęta i oczywiście mapę. Ten skan ręki może być łapą wilkołaka, choć niektórym przypomina rękę pożeracza, co może zwiastować jego powrót. Przejdźmy dalej, bo zapowiada się na to, że Neymar zawita do Fortnite. Tak, ten Neymar, a zaczęło się od tego, że dzień wcześniej brazylijski Fortnite na Twitterze zmienił swój awatar na lamę ze starą fryzurą Neymara. Z takim awatarem wstawili tweeta, który nawiązywał do jego starego tweeta. Kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, pomyślałem, że no, fajnie, a teraz mamy potwierdzenie, że wejdzie do gry jako skin i prawdopodobnie będzie w karnecie. Zobaczcie sami, te oto fragmenty nawiązują bezpośrednio do tej brazylijskiej supergwiazdy. Od lewej jest coś, co wygląda na oko maskotki brazylijskiej reprezentacji, z którą Neymar miał nieraz styczność. 10 to numer, pod którym gra Neymar. Tutaj za to widać już fragment zbroi z jego numerem. Fajne jest to, że to nie będzie zwykły skin piłkarza, a coś z bojowym, fortnite'owym akcentem. A to jest piłka do nogi z wyjątkowym wzorem z Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, które miały miejsce w 2014 roku w Brazylii. A Neymar oczywiście jest z Brazylii i ją reprezentuje. Na tweeta Fortnite ze zwiastunem odpisał sam Neymar, sprytnym rzutem oka, na co Fortnite odpisał... To nawiązuje do cieszynki Neymara, którą upamiętnił dokładnie takim samym tatuażem.
Widzimy tutaj też lepsze spojrzenie na maskotkę. Nie wiemy jeszcze, czy ona wejdzie do gry jako skin postaci. Może być ona głową do tej zbroi, ale pamiętajcie, że ta maskotka może być też tylko plecakiem jak metalowa sówka z trzeciego sezonu. Albo dzikim zwierzęciem na wyspie. Ciekawostka, ten ptaszek nazywa się Canarinho Pistola. Dalej, na tym zwiastunie można też dostrzec glify charakterystyczne dla świata Fortnite. Przejawiały się one to już wielokrotnie, nawet dziś można je spotkać na wyspie, a poza tym na skinach czy biesach. Co ciekawe, po raz pierwszy w Battle Royale biesy zawitały na wyspę w 6 sezonie rozdziału pierwszego. No to na pewno jest jakaś napakowana klatka piersiowa, więc możliwe, że to nowa odmiana biesów. Mamy już mroczne, zimowe, to teraz może ogniste? Jeśli sezon 6 rozdziału drugiego ma chociaż częściowo imitować sezon 6 rozdziału pierwszego, no to powrót biesów miałby jak najbardziej sens. Wspomnę jeszcze o tym, że podobne wzory są na oficjalnym koncepcie skina Jina, więc to może być on. To nie wszystko. Są to jeszcze nowe bronie, mianowicie łuk i strzelba. Niektórzy z was pewnie już je kojarzą, ponieważ bardzo podobne modele broni z tak zwanego czarnego metalu są w RS. Nie takie same, ale bardzo podobne. Warte uwagi jest to, że broń z czarnego metalu pojawiła się już na start 5 sezonu na jednej z grafik, ale do dziś nie weszła do Battle Royale. Te kształty mogą być częścią strzału do łuku. Co do atutów, no to w grze już był łuk wybuchowy, więc pewnie coś będzie nowego. A strzelba może być jakąś przeróbką drum shotguna, czyli dużo amunicji i duża szybkostrzelność. W Ratowaniu Świata ta strzelba strzela podwójnymi seriami, dzięki czemu zadaje potężne obrażenia i odpycha przeciwników, ale za moment do tego wrócimy. Teraz przejdźmy do zwiastuna numer 2. Agent Jones prosi o dostęp do zastrzeżonego pliku 8752. Agent Jones prosi o dostęp do zastrzeżonego pliku 8752. Serio? Nie było czasu na stabilizację świata, ale był na cofnięcie mi uprawnień. Agent Jones prosi o dostęp do wszystkich materiałów związanych z siódemką. Super! Okej, jeśli nie zamierzasz dać mi czego potrzebuję, to sam to sobie wezmę. I tutaj się już robi ciekawie. UR odcięła się od agenta Jonesa i został on sam na lodzie. Po jego głosie słychać, że mu się to nie spodobało. Może się wydawać, że trafił na przeszkodę na swojej drodze, ale jego determinacja nie pozwoli mu tak łatwo odpuścić. Teraz nie dość, że na głowie ma uratowanie świata, to jeszcze zawalczy z UR i kto wie, może nam się uda wykraść te tajne dane o siódemce. Czaicie to? Ale jaja, praktycznie niczego o nich nie wiemy, więc to byłoby niezłe. Jedno jest pewne, podczas eventu, kontrolując agenta Jonesa, odwiedzimy UR. Ciekawostka, plik z danymi o siódemce ma numer 8752. Jeśli dodamy te cyfry do siebie, to wyjdzie 22. Jeden z opisów komiksów Batmana Fortnite .0 zdradził nam, że wyspa Fortnite zapętla się co właśnie 22 minuty. Ostatnim razem, gdy widzieliśmy siódemkę, próbowali oni tą pętlę zatrzymać. Fajny szczegół, a zauważył to Natix. Na samym zwiastunie jest jeszcze więcej różnych ujęć związanych z agentem Jonesem, które wspominają jego podróże i pracę w agencji. To jest zagubiony Jonesy, który jakiś czas temu tymczasowo utknął na bezludnej wyspie. Jestem ciekaw, czy agent Jones poprosi swoje migawki o pomoc w tym evencie. Co dokładnie się dzieje obecnie, jeszcze nie wiadomo. Jones mógł niechcący, wbrew poleceniom, tylko nie zwróć na siebie uwagi siódemki. Zwrócić na siebie uwagę siódemki i dlatego UR mogło go wylać, albo sam chciał się z nimi skontaktować. Choć w sumie teraz to już bez znaczenia. UR wzbudziło wściekłego Jonesego. Pojawiło się też kilka fotek punktu zerowego oraz znaków z punktem zerowym z agencji UR. Nic dziwnego, w końcu to właśnie wokół punktu zerowego kręci się obecnie fabuła Fortnite. Swoją drogą mam coraz silniejsze przeczucie, że to, na co teraz patrzymy, to zapisy i dane z agencji UR, które właśnie ulegają zniszczeniu. Stąd byłyby te niedoskonałości, ale to tylko pomysł. Poza tym są trzy nowe spojrzenia na nowe bronie. Po lewej jest łuk, co widać po cięciwie, a po prawej strzelba i co ciekawe, rzeczywiście może ona strzelać podwójnymi seriami, tak jak tamta z RS, z uwagi na podwójną lufę. To mnie prowadzi do wniosku, że będzie najlepsza i w sumie jedynie na bliski dystans. Podobnie do poczwórnej strzelby z obecnego sezonu. To za to jest strzała do łuku i wygląda groźnie. Nie wygląda mi za to na wybuchową, więc obstawiam, że będzie przebijać się przez ściany. To jest mój strzał, a wy jakie macie pomysły? Pojawiła się też tutaj znowu piłka oraz takie oto zdjątka. Wydaje mi się, że to jest but od piłki nożnej, Neymara albo maskotki od spodu. Tak, wiem, jest trochę ostry jak na korki, ale na wyspę Fortnite trzeba się jakoś przygotować. Teraz jak na to patrzę, to ten wściekły ptaszek pewnie będzie całym strojem, a nie tylko plecakiem, a to są jego buty. Co do tego fragmentu, nie jestem pewien. Z początku myślałem, że to jest ziarno kawy, naprawdę, ale jest to prawdopodobnie dzióbka na rinie od boku.
Sama piłka może być plecakiem, zabawką albo zwiastunem nowej miejscówki, na przykład stadionu. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Boisie Bojowym.